siłownia jest zabezpieczona chyba, nie? Ja nie wiem, ale mogliby nas, prawda, pociągnąć do odpowiedzialności. Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony i Marek Kutyła. Dzisiejszy odcinek jest na temat naszego treningu, który przeprowadzaliśmy sobie na siłowni na Solwaju. Był to trening troszkę inny niż zazwyczaj przeprowadzam, za chwilkę będziemy o tym mówili. Na początku chciałem Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału oraz kanału Marka Bez Zębów Da Się Żyć. Zobaczcie, co on tam nagrywa, fajne rzeczy pod Ranmageddon. A teraz przejdziemy do tego, co działo się na treningu. Marek, opowiedz troszkę o tym treningu. No jak wiesz ty i wiedzą ci, którzy oglądają mój kanał, ja jestem wielkim fanem kalisteniki. Dlatego wzięliśmy się za jeden taki, powiedzmy, bardzo charakterystyczny element dla kalisteniki, czyli za muscle upa. Na razie udaje nam się go robić z gumą oporową, która tym razem nie jest oporowa, ale pomaga nam wyjść do góry po prostu, bo jest to jednak najtrudniejszy element tego. Uczymy się techniki i zyskujemy siłę. Więc zaczęliśmy od muscle upa, a potem porobiliśmy trochę innych rzeczy odnośnie właśnie mojego przygotowania do Ranmageddon Ultra, który będzie za niecałe 4 miesiące. No więc mamy muscle up. Zaraz po muscle upie robiliśmy przechodzenie z drążków. Nie mieliśmy więcej drążków, nie mieliśmy drabinki poziomej. Dlatego pobawiliśmy się na dwóch drążkach, które były. Najpierw trochę pochodziliśmy, trochę poskakaliśmy. Potem jakieś kolejne chyba było ćwiczenie też, na którym wychodziliśmy do góry, z tego co pamiętam. Tak, to było zamiast drążka, to wychodziliśmy z drążka na belkę. Tak, żeby trochę małpi chwyt też poćwiczyć, bo nie zawsze jest możliwość złapania drążka w całości. Zwłaszcza jak na przykład wychodzicie na ścianę na Ranmageddonie, czy na innym biegu OCR. Tam też próbowaliśmy się bawić z klepaniem. Celu do wallbola. Ale nie było to takie łatwe ze względu na to, że obok nas była ściana i sam ten zamach sprawiał, że kopaliśmy w tą ścianę nogami. A to było lustro jeszcze. Dokładnie, więc szkoda byłoby zbić lustro. Już par licho z tym, że byłoby drogie, ale moglibyśmy sobie zrobić krzywdę zwyczajnie. Siłownia jest ubezpieczona chyba, nie? Ja nie wiem, ale mogliby nas, prawda, pociągnąć do odpowiedzialności. Nie wiem. Zwinęlibyśmy się szybko. No, z tego co wiem, to moja dziewczyna kiedyś zaliczyła lustro. Tak, ale na innej siłowni. Ale to w piórze, to się nie liczy. Ketlem. No, ciężarze własnego ciała jest trochę trudniej rozbić lustro, ale obawialiśmy się rzeczywiście tego, żeby to zrobić. Ogólnie plan był taki, że zaraz po zrobieniu muscle upu mieliśmy się wziąć za składowe muscle upa, czyli za podciągnięcia i za dipy. O podciągnięciach zapomnieliśmy, bo się pobawiliśmy trochę. Tak, pobawiliśmy się w inny sposób, ale podciągaliśmy się jako składowa ćwiczenia. No, to zrobiliśmy ile? 5 podciągnięć łącznie. Tak, ale łapy i tak bolały przed ramiona po tych muscle upach, więc... No, to się zgadza. No i wiadomo, że skoro podciągnięcia, to przyszła pora na dipy w dwóch wersjach. Najpierw wersja na drążku, czyli taka, jaka jest wykorzystywana przy muscle upie. Jest też jedna trudność. Nie robiliśmy na drążku, bo nie było, powiedzmy, wygodnego drążka, tylko robiliśmy na sztandze położonej na pegach. Pegi to się nazywa? Uchwyta. No, uchwyta na stojakach. Okej. Które były zaraz przy ścianie. I był problem z nogami. Bo albo jeżeli nogi są zbyt pionowo, przy dipach to zazwyczaj zaczyna się nimi pracować, czego chcieliśmy uniknąć, a nie było możliwości wyrzucenia ich do przodu, bo blokowała ściana. Więc tak robiliśmy pół na pół, zwłaszcza, że tego nie będzie może widać na filmiku, ale była taka scena, że ja zacząłem robić, oczywiście zacząłem sobie pomagać nogami, Tomek mnie opieprzył, no i wchodzi seria Tomka i Tomek robi dokładnie to samo. Niestety nie dało się inaczej, no nie miałem miejsca na te nogi, a do tyłu ich nie byłem w stanie wyrzucić, bo po prostu w tym sposobie jak się robi dipy, no to nie da się tych nóg dać do tyłu. Nie, to musiałbyś mieć nie wiem jakie ręce, żeby utrzymać. Zwłaszcza, że sztanga tak na tych drążkach się kręciła cały czas, więc nie było takiej stabilizacji. Też. No i standardowo dipy, jakie robią ludzie na siłowni, czyli na poręczach. Może nie taki standard, tylko normalne uchwyty do robienia
dipu. Też zrobiliśmy kilka serii. Już nam ręce odpadały. Rzeczywiście było ciężko. Pomimo tego, że nie robiliśmy dużo powtórzeń w serii, to staraliśmy się robić maksymalnie jak najdokładniej się uda. A, jeszcze było przecież podciąganie kanadyjskie. Podciąganie kanadyjskie było po dipach. Zrobiliśmy to jako dipach, ostatnie ćwiczenie, także nie zapomniałem się. Nie zapomniałeś o nich? Może bym o nich nie zapomniał, że robiliśmy. 5 serii, każda seria inaczej. Tak, zmienialiśmy chwyt. Szerokość chwytu, jedną serię zrobiliśmy na chwytem. Marek stwierdził, pod że... Pod chwytem, przepraszam. Większy był na chwytem. Tak, Marek stwierdził w którejś z serii, nie pamiętam w której, że jest mi za lekko, więc położył na mnie dodatkowy ciężar. Ale młody, dałem młody radę. Młody jest może. Ale dałem radę. Ale z podciągnięciami do jednej ręki miałeś problem. Tak, miałem problem. Było mi to raz, że troszkę niewygodne. Robiłem to chyba drugi raz właśnie z tobą. Pierwszy raz jak robiliśmy, mieliśmy szerszy drążek, więc było wygodnie stanowczo. Tutaj troszkę się obiłem łokciami o po prostu belki, więc... Ale było nieźle. Nie no, trening jest bardzo udany. Poczuliśmy go dosyć mocno. Mnie przedramiona do dzisiaj bolą. A było to 2 dni temu, więc... Mnie przedramiona już nie, natomiast dłonie owszem. Używałem rękawiczek pierwszy raz od dawien dawna, bo trening tego typu sprawia, że po prostu robią się odciski, jak cały czas jest się na drążku. Mimo, że miałem rękawiczki, nie uchroniło mnie to przed tym, żeby mi się zrobił odcisk. Tylko, że zrobił mi się nie przy samych palcach, a niżej. Co myślę, że jest jeszcze bardziej wkurzające niż normalne odciski. Więc generalnie uważam, że rękawiczki to zło. Ogólnie, no. Właśnie, jeżeli macie jakiś sposób, o, to by było fajne w komentarzu, jeżeli macie jakikolwiek sposób na to, żeby przyzwyczaić ręce do długiego ćwiczenia w zwisie, no to z przyjemnością przyjmę jakąkolwiek metodę. Niestety odciski to jest rzecz, która powoduje, że nie jest się w stanie tak często ćwiczyć, no przynajmniej ja nie jestem w stanie tak często ćwiczyć, jakbym chciał. Czasami muszę niestety czekać parę dni na to, żeby... Mózg chwycić drążek, no. Zgadza się. A bardzo bym chciał na przykład sobie codziennie zrobić parę powtórzeń, a czasami po prostu się nie da, no. Powieszę się na drążku, wyjdę do góry i potem prawie łzy w oczach mam od tego, jak bolą ręce. Niestety dłonie. Mnie dłonie potrafią boleć tak po tego typu treningach, że mam problem w ogóle z zaciśnięciem pięści i uderzaniem w worek, co jest w ogóle bardzo irytujące dla mnie, bo uderzanie z niedociśniętą pięścią jest cholernie niebezpieczne. I tak ze 2 razy zdarzyło mi się, że ta pięść mi się po prostu obśliznęła, przez to, że była niedociśnięta i zabolało naprawdę mocno. Na szczęście obyło się bez żadnej kontuzji, ale dało mi to nauczkę. No. To chyba tyle, jeżeli chodzi o przegląd naszego treningu. Nie wiem, czy masz coś jeszcze do zadania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie poszczególnych ćwiczeń, jeżeli chodzi o samą technikę, nie jesteśmy mistrzami w tym. Dla mnie to jest w ogóle nowość tak naprawdę, więc technika może kuleć. Zostawiajcie swoje uwagi w komentarzach, chętnie zwrócimy uwagę na wszystko, co nam powiecie. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy nagrali jeszcze jakiś inny trening, może w terenie pod Ranmageddon, to już będzie raczej na kanale Marka coś takiego. No, ostatnio się pojawił taki. Ale jak najbardziej możemy nagrać coś takiego wspólnie. Może się wybierzemy gdzieś na jakiś tor. Tu w Krakowie są takie miejsca. Na przykład. I tam możemy sobie zrobić taki tor przeszkód, ala. Tylko dajcie nam troszkę czasu, żeby lepsza pogoda była na zewnątrz przecież. Bo teraz... albo więcej śniegu, to też fajnie będzie. Ewentualnie. Ale podejrzewam, że śnieg zaraz stopnieje, także... Nie strasz, ja bym chciał tak. Okay. Jakby, ale ja bym bardzo chciał, żeby w końcu się pojawiła prawdziwa zima. Tak z pół metra śniegu, 2 tygodnie takie. I może już zejść. Dobra, wracając do tematu. Reasumując, trening był bardzo udany, bardzo fajny. Jest to taka odskocznia. Ja sobie postanowiłem, że zacznę wykonywać prawidłowe muscle upy bez gumy samemu. Marek rzucił mi takie wyzwanie. Podjąłem je i po prostu zamierzam to zrobić. Ja w ogóle rzuciłem wyzwanie, żeby spróbował, bo jak pierwszy raz miał spróbować, stwierdził, że w życiu tego nie zrobi. I zrobiłem. I robi lepiej ode mnie, bo ma więcej siły. Chyba. Tak, udało nam się zrobić nawet zwykłe muscle upy bez gumy. Mi się udało zrobić w swoim życiu już 3 takie. No nie, to mnie się udaje serię robić nawet. Przez jedną rękę, no.
przez jedną rękę. Trochę inna technika. Tak, ale udało się, więc nie jest źle. Ale ostatnio się nie udało. Ostatnio nie. Ostatnio nie miałem siły. Ale wcześniej tak. Okej, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału jeszcze raz, tak samo do subskrybowania kanału Marka, Bez Zębów Da Się Żyć. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli ten materiał się Wam podobał. Jeżeli nie, możecie zostawić jakąś oburzoną minkę, jakiś komentarz negatywny, jak najbardziej. I to jak mówię, dajcie znać, co uważacie o technice, o całej formule tego filmu, bo jest to kompletna nowość u mnie na kanale. Jeżeli się Wam będzie podobało, będę nagrywał takich filmów więcej. Dzięki. Na razie. Cześć.